witam was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj z kilkoma ekipowiczami zagram sobie w czółko. Ale... Kurwa, ona chyba kolejna, kurwa, która ma sztuczne usta, czy mi się wydaje? No kurwa, czemu te wszystkie influencerki, kurwa, robią sztuczne usta? O chuj wam chodzi? Czy żeby być influencerką trzeba być zakompleksionym, kurwa, kasztanem, czy o co chodzi w tym życiu? No nie rozumiem tego, no. Nie będzie to takie typowe czółko, ponieważ jeżeli zgadną, co mają na czole... Przecież to źle wygląda, no nie wygląda to, kurwa, estetycznie, nie wygląda to dobrze. I to nawet nie jest moje zdanie, a zdanie prawdopodobnie 90% mężczyzn, bo zawsze kogoś pytam, co o tym sądzi, to mówi, wygląda to źle. Widzowie, podoba wam się to, czy wam się to, kurwa, nie podoba? Tam po prostu jakie jest słowo, to kupię im tą daną rzecz, która tam właśnie... A wiecie, jak się chujowo takie usta całuje? One są takie grube, takie twarde. Nie wiem, to mniej więcej ja bym przyrównał do... Do czego by to przyrównać? Jakbyś taką gumę mniej więcej do ust wziął, taką, wiecie, coś gumowego. Nie wiem, takie bardzo... No nie polecam. Nie będzie się znajdowała. Żeby nie było tak prosto, jeżeli mieli troszeczkę utrudnienia, przygotowałam karteczki z... Takie wiecie, takie... Taka trochę twardsza guma, nie? W dotyku. Nie wiem, jak to opisać dokładniej. Ilością pytań, które będą mogli zadać. 10, 15, 20, 25, 30 i bez limitu. Dlatego najpierw sobie wylosują, ile pytań będą mogli mi zadać, a następnie... Ja nie powiem, że ona jest brzydka na przykład, ale ogólnie pamiętam, że Marcysia, jak ona dołączyła do tej ekipy, miała tak dosyć takie specyficzne włosy, ale ogólnie to była naprawdę bardzo ładna dziewczyna, wyglądała zdecydowanie najładniej ze wszystkich ekipowiczek. A teraz jak taka sztuczna się zrobiła, to nie wiem, no to mam wrażenie, że... No wygląda taka typowa instagramerka przeciętna. Takie wiecie, takie wpisuje się w obecny trend. Moim zdaniem... Nie wiem, taką definicją urody... Jest oryginalność. Jeżeli ktoś ma swój styl, podoba mu się, nie wiem, jakaś fryzura, podoba mu się, nie wiem, jakiś ubiór specyficzny, to jest zajebiste i to jest atrakcyjne. Ale jak ktoś uderza w takie kanony piękna, które są powszechnie w danym okresie popularne, to źle to wygląda, to są klony takie. Prawie każda osoba, która zdobędzie popularność, ma operację ust, często ma operację nosa, i często wygląda taka lalka. Pytają. I jak wykorzystają już wszystkie pytania, będą na koniec musieli udzielić odpowiedź, która według nich jest prawidłowa. Ja wtedy nie powiem, czy zgadli, czy nie zgadli, tylko powiem, że dobra, ja przyjmuję to do wiadomości i widzimy się później. I wtedy albo jadę im kupić nagrodę pocieszenia, albo jadę po ich nagrodę. Dlatego idziemy przebudować ekipowiczów i sobie zagramy. Krzychu, co tam słychać? Czy możemy nagrać jedną rzecz? Możemy nagrać jedną rzecz. Otóż chciałam zagrać z tobą w czółko. Okay. I jeżeli zgadniesz, no, jaka jest twoja rzecz, to cię kupię. Dobra. Ale... Samochód. Nie jest to takie hopsiu, ponieważ mam tutaj ilość pytań, którą okay. będziesz mógł zadać. Niech Bóg losu mi sprzyja. 15. Czyli co, ja cię mam teraz zadawać pytania, tak? Tak. Jaka to może być rzecz? Tak, i no to masz już pierwszego podpowiedź, że to są tylko i wyłącznie rzeczy. 51 groszy. Rafciu, zobacz jej uszy. Ona mogłaby grać w kolejne części Apokalipto u Gibsona. Co ty piszesz, człowieku? Tak. A czy... Moim zdaniem ma fajne. To jest jakby, bo ty już masz wybraną tą rzecz, tak? Tak, ja już mam. I ona się jakby do mnie gdzieś tam przypasowuje. Bengal przesyła 15 zł. Gumowe lalki do ruchania mają takie usta, ale co zrobisz, Rafciu, kompleksy niedoruchanych 14-latek? Kurde, no nie możesz powiedzieć, że są kompleksy niedoruchanych 14-latek w momencie, w którym to 20-letnie kobiety sobie postanawiały zrobić. O, fajnie. No nic, gorsze gada. No nie wiem, no moim zdaniem to jest... Kurwa, ja też nie chcę krytykować, bo wychodzę z założenia jednak, że każdy ma prawo robić to co mu się podoba i robić sobie w życiu to, co uważa za słuszne. Natomiast, no wydaje mi się, że jest to albo problem z samoakceptacją, jeżeli decydujesz się na taką ingerencję w swoje ciało, albo ewentualnie jest to wyprany umysł przez takie mass media. Wiecie, to jest tak, że każdy region na świecie ma jakieś swoje kanony piękna. Przykładowo
Polki to są ogólnie kobiety, które mają dość jasną karnację twarzy, karnację skóry, więc nie wiem, chodzą często na solarium. Ogólnie chcą być ciemniejsze, opalają się. Natomiast na przykład w Japonii, czy ogólnie chyba w całej Azji, jest taka moda, że kobieta im jest jaśniejsza, tym jest bardziej atrakcyjna. Jeżeli się nawet nie mylę, to kiedyś chyba mąkę na siebie nakładali nawet, żeby się wybielić. Więc... O, no i kurwa, zajebiście. Czyli ja dostaję, kurwa... Ja dostaję jakąś karę za to, że stałem AFK, kurwa. Nie wiem, kurwa, no nie wiem, kurwa. To jest tak. Ziomek wyszedł z gry na topie. Mój bottom poszedł AFK, ale ja dostałem, kurwa, karę jako jedyny. Nie wiem. Kurwa, chuj, gram for fun na tym koncie. Po prostu gram for fun. Czy może... O, no to pierwsze pytanie, po prostu. Dobra. Czy ta rzecz w jakiś sposób jest związana ze mną po prostu, z moją zajawką? Tak. Dobra. Czy ta rzecz powinna, jeżeli do mnie trafi, znajdować się w garażu? Tak. Okej. Okay. Czy ta rzecz jest warta więcej niż 500 zł? Nie. O kurczę, to troszeczkę za duży próg sobie tutaj dałem. Inaczej, ta rzecz, którą ja wybrałam, no, ta konkretna, ona nie jest warta ponad 500 zł, no, ale ogólnie może być. Aha, okej. Okay. Czy posiadam taką lub podobną rzecz w swoim ekwipunku już garażowym? Wydaje mi się, że tak. Czy ta rzecz przydaje się przy różnych naprawach bądź majsterkowaniu? Tak, jak najbardziej. Nie wiem, cały czas myślę o młotku, ale po co mi młotek, nie? Ale jesteś na bardzo dobrym torze, bo na każde pytanie, co odpowiedziałam, tak. Czy ta rzecz, jeżeli bym ją dostał, powinna znaleźć miejsce na tej ściance, na której mam powieszone wszystkie śrubokręty, młotki? Ciężko jest na to odpowiedzieć tak, nie. Okej, no to może... No dobra. To odpowiedzmy na nie, powiedzmy, że nie. Czy ta rzecz jest po prostu jednym elementem? Nie. Nie, czyli jest więcej elementów. Jojo tu kręci głową. Chodzi mi o to, że jak wie tą rzecz... Chodzi mi o to, że na to przykład... czy jest to na przykład coś... kilka elementów. Dobra, bo mi chodziło bardziej, czy tak, jest to... Tak będzie. Czy jest to bardziej coś w stylu, czy jest to po prostu młotek, który jest jakby jedną rzeczą? Nie wiem, jak o tych uszach napisałeś, to nie mogę się skupić na tym filmie, kurwa. Śmieciu. Ty zły widzu. Czy jest na przykład skrzynka z narzędziami, w której jest wiele narzędzi, nie? A skrzynka w sobie jest jedna jakby? No to może być... Powiedzmy, że nie jest jedną rzeczą. Nie jest jedną rzeczą. Tak. Czy ta rzecz służy do kręcania, zakręcania? Tak. Okej, okay. Tego się nie spodziewałem, myślałem, że będzie odpowiedź nie. Czy ta rzecz, żeby działać, musi zostać podłączona do prądu? Znaczy ma kabel po prostu, wtyczkę do prądu, żeby działała? Nie sprawdziłam tego. Na ogół chyba tak. Zamieńmy to pytanie, czy działa na prąd? No tak, tak, czy działa na prąd? Tak. Czy do tej rzeczy można włożyć wiertło? Do tej konkretnej rzeczy nie. Okay. Nie. Czy ta rzecz służy do wkręcania śrub? Tak. Czy ta rzecz jest większa od tego pudełka? Nie jest. No nie, nie jest. Nie jest. Że nie jest, bo bym nie miał jej gdzie schować, gdyby ją wygrał. Będzie to inna rzecz niż myślę, to i tak już nie zadam tylu pytań, żeby dowiedzieć się, jaka to jest rzecz. Dobra. Więc wydaje mi się, że już nie wykorzystam więcej pytań i powiem, że jest to... Albo jeszcze jedno pytanko zadam. Dobra. Bo dalej jestem wątpliwy, czy ta rzecz, żeby działać, musi używać na przykład kabla, czy jednak ma w sobie akumulator, dzięki któremu działa. Więc czy jest to urządzenie bezprzewodowe? Tak, jest tak? Urządzenie bezprzewodowe. Jest tak. Urządzenie bezprzewodowe. Świetnie, ta informacja dobra. Jest bardzo dla mnie dobra. Ja mówię, że jest to wkrętarka. Okej, ja teraz przyswajam, a później wrócę do ciebie z informacją zwrotną. Dobra, Krzysiu sobie świetnie poradził, więc zaraz lecimy na zakup. Ten Krzychu wydaje się mega w porządku. Nie wiem, jak on jest prywatny, ale na tych filmach widać, że ma dużo luzu. Taki kurwa kumaty ziomek się wydaje. Mam wrażenie, że w ogóle tak w internecie przynajmniej wydaje się być najmniej przebujany z całej ekipy. Taki dosyć skromny. Sprawia wrażenie skromnego, normalnego, spoko typa. Zakupy? Kupujemy mu wkrętarkę bezprzewodową, bo to jest taka malutka, taka przenośna. Więc swoją drogą też on się pytał, czy by trzymać w garażu i tak dalej. Daliśmy, że raczej tak, żeby miał wskazówkę, ale oczywiście będzie ją mógł trzymać gdziekolwiek, na przykład po swoją dużą będzie miał w garażu, a może sobie będzie wnosił w samochodzie, bo może mieć taką ochotę na przykład. No, ale jesteśmy nic. No. 20. O, no to sporo. To chyba dość dużo. Dobra, no to dawaj pytania. Ale jak ja mam, co mam na czole? Nie mam kartki na czole. Jak masz to? Już? Masz kartkę, spójrz się. Aha, no tak! Czy ta rzecz jest w formie... No. Kurde, nie wiem, czy to będzie to pytanie. Czy to jest rzecz w formie męskoosobowej? Nie. Kurde, super. Czy masz jakieś wątpliwości? Nie, nie, nie mam wątpliwości, tylko ciekawe w ogóle... Pytanie. Droga dedukcji, nie? No. Czy jestem rzeczą elektroniczną?
Nie. Czy jestem rzeczą, którą mogę na siebie włożyć? Masz na myśli po prostu ubrania? No. To nie. Czy jest to rzecz, która może być czyimś zainteresowaniem, hobby? Tak. Chodziło mi o takie rzeczy typu, wiesz, jakieś malowanie obrazu, czy takie pierdoły. No to możemy powiedzieć, że tak. Czy dzięki tej rzeczy mogę coś stworzyć własnoręcznie? Tak. Okej. Okay. Czy to lubię? Myślę, że tak. Czy ja już to mam? No tak, tak. Czyli poświęca się na to dużo czasu. I tak, i nie. Może być tak, a może być tak. No dobra, no to czy jest to w domu ekipy? Jest. A nie, no przecież to miałam to, ja pierdolę. A nie. O nie, faktycznie. No kurde, mol. Czy mam to w tym a nie, to mam to, kurde. Nie mogę, nieważne. Nie odpowiedziałam. Nie mogę. Czy jest to związane z jakimś, nie wiem, filmem, serialem, który lubię? Nie. Czyli to nie Lego Harry Potter. Czy jest to związane z makijażem? Tak. Okej. Okay. Nie jest związane z serialem, więc to nie będą raczej brokaty euforii. Nie wiem, kurwa, mam wrażenie, że mi się to ciężko ogląda, bo kiedyś ekipa wydawała się być taka, może byli cukierkowaci bardzo, ale te dziewczyny były jakieś takie skromne, normalne, nie były jakoś zajebiście wymalowane, zajebiście zrobione, zajebiście zoperowane i to się jakoś tak przyjemnie oglądało. Ja mimo, że nie byłem nigdy jakimś zwolennikiem tej ekipy jako projektu, to uważałem, że robią fajne rzeczy. Takie po pierwsze, które mają jakąś wartość, bo no pokazują, wiecie, coś czego na polskim YouTubie w sumie nie ma. No i to taki kurwa fajny vibe'ik był między nimi. A teraz tak, każda laska jest wymalowana, jakby szła się kurwić pod latarnię. Każda laska jest zoperowana prawie. Do tego mieszkają w jakiejś kurwa willi. Nie wiem, no moim zdaniem to zbyt sztucznie wygląda. Wydaje mi się, ja nie wiem, czy tak będzie, ale podejrzewam, że tak będzie, że tak jak w roku 2021 im więcej pieniędzy pokazałeś, że masz, im więcej pieniędzy wydałeś, im bardziej w siebie zainwestowałeś, tym bardziej cool byłeś. Tym bardziej każdy cię lubił, tym bardziej każdy chciał cię oglądać. Ale ludziom to się w końcu znudzi, takie pokazywanie majętności wszędzie, wszem i wobec. I takie czasy skromności, normalności wrócą do łask. I wydaje mi się, że być może w tym albo w kolejnym roku ludzie zaczną znowu chcieć oglądać bardziej autentyczne rzeczy i bardziej skromne rzeczy. I mówiąc skromne, nie mam na myśli tego, żeby oszukiwać, że jest się biednym człowiekiem, mając, nie wiem, 5 baniek na koncie, ale po chuj na siłę to zawsze pokazywać. Ciągle kupować nowe auta, ciągle podkreślać swoją majętność drogimi ubraniami i tego typu rzeczami. No to się moim zdaniem źle ogląda po czasie, bo ileż można? Jak robiła to jedna czy dwie osoby, to spoko, jak robi to każdy, to jest już takie kurwa nieprzyjemne i rażące dla oczu. I nie mówię tego z perspektywy osoby, która, nie wiem, może zazdrościć czegoś, bo mam gorsze życie. Ale przeciętny widz moim zdaniem, to jest osoba, która nigdy nawet nie będzie zbliżona poziomem życia do osób, które ogląda. I dziwi mnie, że przeciętnemu widzowi to odpowiada. W sensie, kurwa, ileż można? Boli dupka? Ta, mega mnie boli dupka, jak mam przynajmniej 1 000 000 zł zainwestowane.